No dzień dobry w nowym, kolejnym filmiku pielęgnacyjnym. Dzisiaj zapraszam Was na temat dotyczący mojej aktualnej, wieczornej, jesiennej pielęgnacji. Oczywiście poranna też już była, więc kto jeszcze nie widział, to tutaj gdzieś na górze się Wam wyświetli i zapraszam do nadrobienia zaległości, a kto już widział, no to lecimy z tematem. Moi drodzy, podstawa wieczornej pielęgnacji to jest oczywiście dokładny demakijaż i oczyszczenie naszej skóry po całym dniu. Zmycie makijażu, jeśli taki posiadamy, zmycie filtrów, kosmetyków, tego co na naszej skórze się zebrało. I muszę Wam powiedzieć, że nawet ostatnio wspominałam Wam o tym na moim Instagramie, że jak przyglądałam sobie moją szafkę kosmetyczną, to zauważyłam, że zdecydowanie najwięcej produktów pielęgnacyjnych mam, jeśli chodzi o oczyszczanie skóry. Tych wszystkich produktów myjących, peelingów i całej reszty. Ja przykładam ogromną wagę do tego, żeby moja skóra po całym dniu była dobrze oczyszczona, umyta i przygotowana na przyjęcie substancji aktywnych z kolejnych kosmetyków. I teraz tak, w dni, w które stosuję makijaż, bo nie zawsze tak jest. Są takie dni, kiedy muszę gdzieś wyjść, są takie dni, kiedy nagrywam filmy i ten makijaż sobie robię, ale są też takie dni, kiedy siedzę w domu, pracuję przed komputerem i nie muszę się malować, ale właśnie w te dni, kiedy się maluję, muszę ten makijaż zmyć i tutaj wkracza olejek. Olejek od marki Babo z serii Relax and Shine, czyli myjący olejek do demakijażu. Nakładam ten olejek na skórę, która jest brudna, na makijaż. Najpierw wykonuję demakijaż oczu, czyli delikatnie tym olejkiem zmywam okolice oczu, brwi i też rzęsy. Pozostałości olejku usuwam przy pomocy wacika. Następnie nakładam olejek, aplikuję sobie olejek tutaj w zagłębienie dłoni. Rozprowadzam go na całej skórze, masuję i dopiero później łączę go z wodą, znowu masuję, a następnie zmywam przy pomocy takich bawełnianych ręczniczków. I to jest pierwszy krok, który wykonuję w momencie, kiedy noszę makijaż. Kiedy makijażu nie robię, wtedy sięgam bezpośrednio po emulsję, którą pokazywałam już Wam w porannej pielęgnacji. Delikatna emulsja do demakijażu od marki Sensu Mare. Ją stosuję podobnie, odrobinę w zagłębienie dłoni, następnie rozprowadzam, masuję, łączę z wodą i zmywam przy pomocy ręczniczka. Natomiast taki olejek należy zmyć z naszej skóry, jeszcze dokładnie po nim skórę umyć, więc stosuję tutaj wodę i znowu właśnie tę emulsję. Czyli najpierw zmywam brudną twarz, twarz z makijażem, olejkiem, a później jeszcze doczyszczam moją skórę przy pomocy właśnie tej emulsji. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o ten olejek, to bardzo przypadł mi on do gustu, jeśli chodzi o jego zapach, który jest obłędny. Słuchajcie, mi ten olej, zapach tego olejku kojarzy się z czekoladą połączoną z pomarańczami. No ja mam takie odczucia, wiem, że każdy będzie czuł inaczej zapach tego olejku, ale on jest tak przyjemny, taki otulający, ciepły, idealny, słuchajcie, na porę jesienną, że umila Wam cały ten proces oczyszczania skóry. No bo wiadomo, nie każda z Was lubi to zmywanie, lubi ten demakijaż. Ja akurat bardzo lubię wykonywać ten krok, więc jeszcze dodatkowo ten olejek sprawia mi ogromną radość. Poza tym ma bardzo fajne składniki, jest to produkt naturalny, no jest to oczywiście nasza polska firma, więc bardzo fajny kosmetyk i też muszę Wam powiedzieć, że świetnie doczyszcza okolice oczu, absolutnie jej nie podrażnia, bo czasami mi mówicie, gdzieś tam piszecie w wiadomościach czy w komentarzach, że macie problem ze zmywaniem okolice oczu przy pomocy takich produktów albo na przykład przy pomocy masełek, ale myślę, że na temat demakijażu to sobie porozmawiam kiedy indziej, ale ten produkt jest świetny, tak samo jak ta emulsja, bardzo fajnie się u mnie sprawdza, właśnie
właśnie w połączeniu z wodą, w domywaniu skóry. Świetna konsystencja takiego mleczka, delikatnie pachnie, też absolutnie nie podrażnia skóry. Także ten pierwszy krok wygląda tak. No i oczywiście na zakończenie tego kroku musi się pojawić tonik w mojej pielęgnacji i to jest ten, i tutaj wkracza ten sam tonik, który stosuję w porannej pielęgnacji, czyli tonik od marki Sensum Mare Algo Tonic. Cudowny. Moja zdecydowana miłość. No dobrze, czyli tak, oczyszczanie mamy już zrobione. Co robię dalej? Dwa razy w tygodniu stosuję maseczki, ale zanim nałożę maseczki, wykonuję peeling. I tutaj wkraczają dwa produkty. Albo robię sobie taki mocniejszy peeling od marki Youth to People. Jest to yerba mate peeling taki z mikrodermabrazji. On ma w składzie delikatne drobinki, więc też troszeczkę szaruje po skórze. I absolutnie nie jest to produkt dla osób, które posiadają cerę naczynkową, bardzo delikatną. To jest produkt bardziej dla osób, które mają skórę suchą, skórę mieszaną, tłustą, ale bez widocznych stanów zapalnych. Więc robię sobie taki peeling, właśnie ten, delikatnie nim masuję skórę i ją oczyszczam, złuszczam, pozbywam się martwych komórek naszego naskórka, albo też robię sobie delikatniejszy peeling przy pomocy Algo Pure od Sensum Mare. Jest to delikatny enzymatyczny peeling, maska enzymatyczna, oczyszczająca, wygładzająca i też bardzo fajnie sprawdza się w mojej pielęgnacji. Tak na dobrą sprawę wszystko zależy od tego, w jakim stanie jest moja skóra, na co mam ochotę, albo właśnie na taki peeling, albo na ten delikatniejszy peeling. Nie stosuję w tej chwili kawitacji, na razie testuję sobie te produkty, ten co prawda już bardzo dobrze znam i się mi kończy, natomiast ten jest nowością w mojej pielęgnacji, stosuję, tak jak mówię, na skórę oczyszczoną, masuję, następnie zmywam obydwa peelingi, tonizuję skórę i nakładam teraz maseczki. Mam trzy maseczki, które aktualnie używam, które Wam dzisiaj przedstawię. Po takich peelingach, po stonizowaniu skóry, albo nakładam maskę ujędrniającą od marki Eisenberg, którą kocham miłością, nawet nie wiecie jaką, po prostu to, co robi ta maska, jest potwornie droga, ale naprawdę efekt jest niesamowity. Nawet jak nałożycie sobie tę maskę na połowę twarzy, a na drugą nie, to zobaczycie, jak ta maska liftinguje i unosi skórę. To jest coś wspaniałego. Więc albo nakładam sobie właśnie tę kremową maseczkę na 5-10 minut od marki Eisenberg, albo też, w zależności od tego, jak, w jakim stanie jest moja skóra, nakładam maskę, którą stosuję już od, słuchajcie, nie wiem ilu lat. Naprawdę znam ją od wielu, wielu lat. Jest to marka Dermalogica, multivitaminowa maseczka, która jest takim zastrzykiem witamin dla naszej skóry. Skóra po niej wygląda przepięknie, jest odświeżona, pełna blasku, rozświetlona. Więc tak jak mówię, w zależności od tego, na co mam ochotę i w jakim stanie jest moja skóra, stosuję albo tę ujędrniającą, albo tę witaminową, ale mam też takie dni, kiedy chcę, może nie chcę, mam mniej czasu wolnego wieczorem, albo późno zabieram się za tę wieczorną pielęgnację, jestem już zmęczona i nie mam ochoty wykonywać żadnych innych kroków, tutaj sięgam po maskę od Sensum Mare, bo jest to maska całonocna, czyli wystarczy, że zrobię peeling, zmyję ten peeling, stonizuję skórę, nałożę sobie maseczkę i koniec. Poczekam trochę i mogę iść spać. Cudowna jest ta maska. Co prawda stosuję ją od niedawna, więc też nieco więcej opowiem Wam przy innej okazji. Ale też pisałyście mi, dziewczyny, że u Was ta maska bardzo dobrze się sprawdza. Zresztą w jednym z moich daily vlogów z relacją z targów Eko Cuda mogliście zobaczyć tę maskę i posłuchać też w tym daily vlogu, jak wypowiadają się o niej właściciele marki Sensum Mare, więc zostawię Wam oczywiście link do tego filmu, jeśli chcecie dowiedzieć się czegoś więcej. Także trzy maseczki, no ale dobra, te maseczki to są produkty, które należy zmyć, bo tak jak mówię, nakładamy je albo na 5 minut, na 10 minut, na 15 minut i później trzeba je zmyć. Więc co robię dalej? Nakładam kolejne kroki pielęgnacyjne. Przy tej nie muszę. Nakładam i jakiś czas później idę spać.
Jak widzicie, trochę tej pielęgnacji jest, ale to jeszcze nie koniec, bo właśnie po tych maseczkach, które trzeba zmyć, robię kolejne kroki pielęgnacyjne i tutaj wkracza serum. Serum od marki Babo, serum przeciwzmarszczkowe do twarzy, które łączę następnie z takim samym kremem, znaczy z kremem z tej samej serii, czyli z kremem do twarzy przeciwzmarszczkowym i powiem Wam, że to połączenie jest genialne, bardzo fajnie się sprawdza na mojej skórze. Do tego dochodzi oczywiście jeszcze krem pod oczy, ale o kremie zaraz Wam powiem. Natomiast to połączenie super. Fajny serum, fajny krem, krem pod oczy i tak wygląda właśnie wykończenie tej mojej pielęgnacji wieczornej dwa razy w tygodniu, kiedy mam więcej czasu, kiedy mogę się, jak to mówi mój Massimo, dopieścić w łazience, a dokładnie moją skórę. Ale to jeszcze nie wszystko, bo tak jak mówię, to są kroki dwa razy w tygodniu, które wykonuję. Czyli peeling, maseczka, maseczka na całą noc, albo maseczka pielęgnująca, produkt taki jak serum, krem i krem pod oczy. A co robię w pozostałe dni? I teraz tak, w pozostałe dni, kiedy nie stosuję peelingów i maseczek, nakładam serum z kwasami, czyli po oczyszczeniu mojej skóry, po tonizacji stosuję produkt z kwasami. Zawsze kwasy pojawiają się w mojej pielęgnacji jesiennej na początku, czyli tak mniej więcej od września do końca listopada, później wkracza retinol, ale kwasy są zawsze takimi substancjami, które przygotowują moją skórę na przyjęcie retinolu, ale jak widzicie, stosuję też produkty odżywcze, takie, które będą dbały o moją barierę hydrolipidową. Czyli jest to taki proces, który sobie zawsze tworzę wrzesień, październik, listopad przed wprowadzeniem retinolu. I nowość w mojej pielęgnacji, nowe serum w mojej pielęgnacji, serum z kwasem glikolowym Good Genes od marki Sunday Rally. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo fajne serum. Ono tak delikatnie pachnie, ma konsystencję kremowego mleczka. Czasami nawet nie trzeba po nim nakładać kremu, bo ono pozostawia na skórze taką delikatną, przyjemną warstewkę. Chociaż ja lubię wykończać zawsze pielęgnację wieczorną kremem, w porannej też zawsze po serum robię ten krok. Ale jeśli Wy nie lubicie, a szukacie produktu z kwasami, które będzie miało taką konsystencję, by nie stosować po nim już kremu pielęgnacyjnego, to na pewno to będzie świetny produkt. Tutaj mamy kwas glikolowy, więc trzeba się liczyć z tym, że po nałożeniu tego produktu odczujecie na skórze takie delikatne szczypanie, pieczenie. To jest efekt działania kwasu glikolowego. Kwas glikolowy, no wiadomo, złuszcza, oczyszcza naszą skórę, rozświetla, rozjaśnia, oczyszcza pory, zmniejsza te pory. Bardzo lubię kwas glikolowy w mojej pielęgnacji. Jak widzicie, w tej chwili nie stosuję żadnego toniku złuszczającego, ponieważ właśnie sięgam po to serum z kwasami. Jestem już tak mniej więcej w połowie i no, polubiłam ten produkt. Polubiłam, bo widzę, że moja skóra bardzo fajnie na niego reaguje. Mimo tego, że jest ten efekt taki delikatnego szczypania, to nie pojawia się zaczerwienienie na skórze. Bardzo szybko ten efekt znika, ale też warto pamiętać o tym, że nie nakładamy tego kosmetyku na mokrą skórę. Czyli jeżeli stonizujecie Waszą skórę, użyjecie toniku, to musicie poczekać, aż on się wchłonie, skóra będzie sucha i dopiero wtedy aplikujemy to serum z kwasem. Po tym serum nakładam krem, tak jak już Wam wcześniej wspomniałam, i jest to krem od marki Bioderm z serii Blue Therapy Revitalize Night. Bardzo fajny krem. Już Wam mówiłam przy okazji porannej pielęgnacji, że kontynuuję moją kurację z marką Bioderm, więc po tym serum z kwasami, serum taki, aż się zaplątałam, po serum z kwasami, krem, który będzie działał odżywczo, ochronnie na barierę hydrolipidową, regenerował, wygładzał, jak najbardziej tak. No i oczywiście krem pod oczy i tutaj pojawia się krem z porannej pielęgnacji, krem od marki Babo, krem naturalny, tłuściutki, masełko,
bardzo fajny na wieczorną pielęgnację, super tutaj wygładza, natłuszcza, nawilża, dba o to, żeby skóra wyglądała pięknie i rzeczywiście rano tak jest, skóra wygląda na wygładzoną, odpoczętą, wypoczętą, taką świeżą, nie ma oczywiście żadnego efektu opuchnięcia z rana po tym kremie, zwłaszcza, że on ma takie działanie, żeby niwelować to opuchnięcie. Także jestem z niego bardzo zadowolona i widzicie, w porannej i wieczornej pielęgnacji przewijają się niektóre te same kosmetyki, tak jak na przykład emulsja oczyszczająca do demakijażu od Sensu Mare, tonik, właśnie ten krem pod oczy, no ale też pojawiają się inne kosmetyki, które przed chwilą widzieliście. Co jeszcze takiego robię, kiedy mam czas, kiedy chcę spędzić trochę więcej na tej przyjemności wieczornej, to endomasaż. Bardzo bym chciała, żeby ten endomasaż pojawiał się u mnie 2 razy w tygodniu, ale nie zawsze jest to możliwe, więc ten 1 raz w tygodniu musi być endomasaż na twarz i na szyję oraz dekolt przy pomocy urządzenia Endermopen, które już doskonale znacie. Nastawiam sobie tutaj wysoką częstotliwość, intensywne działanie tych oto szpatułek, nakładam ampułkę, działam. Czasami wykonuję ten endomasaż w dni, w które nakładam sobie maseczki, więc przedłużam sobie całą tą pielęgnację, robię peeling, właśnie nakładam ampułkę, robię endomasaż, później nakładam sobie maseczkę, zmywam maseczkę, robię pielęgnację. Trochę to trwa i rzeczywiście spędzam w tej łazience sporo czasu, ale tak jak mówię, to jest takie dopieszczenie wieczorne, a przecież jesienna pielęgnacja, słuchajcie, zimowa pielęgnacja powinny być dla nas takim dopieszczeniem, bo te wieczory są już dłuższe, dni są krótsze, możemy trochę więcej czasu poświęcić dla siebie w łazience, zadbać o ciało, zadbać o twarz, dlaczego nie? Zwłaszcza jeśli na przykład w tej chwili nie korzystacie z żadnych zabiegów w salonach i chcecie podziałać sobie też w domu, no to właśnie wprowadźcie może kwasy, wprowadźcie jakieś fajne maseczki, może jakieś algi, dodatkowe domowe zabiegi. No u mnie w tej chwili jest właśnie ten endomasaż i takie rozwiązanie sprawdza się fantastycznie. Podsumujmy to, co dzisiaj powiedziałam. Podstawa pielęgnacji, czyli dokładny demakijaż. 2. Tonizacja. Złuszczanie przy pomocy peelingów lub złuszczanie przy pomocy kwasów i tutaj mamy serum. Maseczki. Maseczki witaminowe, ujędrniające, odżywcze, odbudowujące barierę hydrolipidową, całonocne. I endomasaż. Tyle? Tyle. Oczywiście musi być serum w pielęgnacji wieczornej, musi być krem w pielęgnacji wieczornej do twarzy, no i też musi być krem pod oczy. U mnie to jest obowiązek. Pokazałam Wam dzisiaj takie dodatkowe zabiegi, to co w tej chwili wykonuję, jak to wszystko wygląda i chciałabym, żeby ta pielęgnacja tak skomponowana trwała do końca listopada, bo już Wam wcześniej wspomniałam, że w grudniu myślę, że wprowadzę retinol, będzie to już początek mojej zimowej pielęgnacji, ale o tym też będziemy rozmawiać. Oczywiście w tej chwili stosuję też różne zabiegi, o których za chwilę się dowiecie, zabiegi z medycyny estetycznej, zabiegi salonowe, ale to jest taki dodatek. Ta pielęgnacja domowa to jest jednak pielęgnacja domowa i będę Was zachęcać do tego, żeby wieczorna pielęgnacja sprawiała Wam przyjemność, żebyście poświęcali nieco więcej czasu na dopieszczenie Waszej skóry, doprowadzenie jej różnymi zabiegami domowymi, peelingami, maseczkami, jak ja to mówię, do ładu i składu. No oczywiście chodzi mi o to, żeby skóra wyglądała pięknie, żeby była zdrowa, rozświetlona, a jesień właśnie nam na to pozwala. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę w tym przydługim, jak zawsze, filmie. Widzimy się w kolejnej publikacji. Linki do produktów, o których dzisiaj wspominałam, znajdziecie w opisie do tego filmu. Trzymajcie się cieplutko i zapraszam Was na kolejną publikację. Buziaki, pa!